Witam. W dniu dzisiejszym będę odnawiać Samsunga S9 Plus G965 w kolorze takim fioletowo-purpurowym. Będę to robił na zlecenie pana Damiana, a odnowa będzie polegała na wymianie tylnej klapki, wyświetlacza oraz baterii. Jest godzina 8 po 12. Na rano jestem umówiony z klientem. Puszczam muzyczkę i jedziemy. To mój ostatni dzisiaj. Nie mam jakoś dzisiaj weny. Miałem dzisiaj szczepienia robione na alergię. Ja już oczywiście sobie wcześniej odseparowałem tą klapkę. Jakoś tak mi złapała tutaj na resztki tego kleju. Ogólnie telefon miał już wymieniany wyświetlacz. Nie wiem, czy miał baterię wymienioną, ale coś tam pan Damian wspominał, że ogólnie był robiony. Tak to wygląda. Klapa, no. Stan telefonu. Tak jak widać, wszystko do wymiany. Nie ma się tutaj cackać. Dobra, nie będę pokazywał może tych części. Szybko sobie tutaj rozkręcę, a w momencie, kiedy będzie się nagrzewać do baterii, to sobie to rozpakujemy. Stary zostaje tutaj z rzeczy takich wizualnych, to tacka karty SIM. Ona nie jest tutaj zużyta, więc jak najbardziej będzie to wyglądało w porządku. Jedynie co je będzie ze śladów takich widoczne, to tutaj jest ten czytnik linii papilarnych i on jest w tym takim kolorku fioletowym, powinien być, no ale widać, że tutaj praktycznie farby nie ma. A może uda mi się to zetrzeć tak do srebrnego, żeby to estetycznie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Nie chce mi się już, naprawdę, tak mi się już nie chce. To jest ostatni dzisiaj. Nie mam czasu nawet tego nagrywać. Mam jakiegoś pecha ostatnio. Dzisiaj niestety, no, fuck upa takiego złapałem. No, już po prostu odruchowo podlałem LG G6. No i plamka mi się zrobiła na wyświetlaczu od cieczy. Nie idzie tego odparować, bo jest to alkohol. Ale sprawa już oczywiście załatwiona. To nie jest jakiś tam problem wielki, no ale. No ale zawsze tam wymaga trochę czasu. Nie, widzę, że nie mogę tego zetrzeć. Zobaczmy, czy to czarne się schodzi. Nie. Resztki tej farby odprysły, tej fioletowej, to czarne nie schodzi. Można byłoby to już po prostu farbą zamalować. I tak też pewnie zrobię w pracy, żeby to lepiej wyglądało. Ale to nie ma żadnego znaczenia, no taki efekt estetyczny. To odkręcam. No tutaj pan Damian dość sporo za to płaci, naprawdę kupę kasy. Wszystkie te rzeczy są w takie 100% oryginalne. Ja jeszcze będę na noc, ogólnie po wymianie całego tego, tych wszystkich elementów, będę zostawiać pod ładowarką, tak żeby się do 100% naładował. No i jeszcze tam w pracy sobie będę resetować cykle na naładowanie baterii. To się robi przy w pełni naładowanej, więc dzisiaj tego nie wykonam, a polega to na wpisaniu kodu i tyle. I zrestartowaniu telefonu od nowa, tam się uruchomi od nowa i tyle. Nie ma tu filozofii, oczywiście można to wykonać do modelu S10, z tego co tutaj nam wiadomo. Nikt do końca tak do końca nie wie, jak to tam jest, ale no miałem taki przypadek przy S10e. Wymieniałem baterię i okazuje się, że tutaj ta bateria widzi cały czas starą. Prawdopodobnie tą baterię. No i bateria po prostu nie trzyma tak jak powinna. Jest to moim zdaniem bardzo nieuczciwa praktyka. Oczywiście Samsung może zaprogramować za dodatkową opłatą. No ale wymiana takiej baterii w takim telefonie to jest jakieś 200 zł oryginalna, taka 100% oryginalna. Aha, już przykleiłem się rękawiczka do wymiany. I w momencie, kiedy mamy zapłacić drugie 200 za powiedzmy za no zaprogramowanie, czyli tak naprawdę za kliknięcie jednego przycisku na komputerze w autoryzowanym serwisie Samsunga, plus jeszcze tam wysyłkę, to się okazuje, że się po prostu to nie opłaca i właśnie
Do tego zmierza taka proekologiczna firma Samsung, która no tak dba o środowisko, że trzeba wszystko po prostu wyrzucać, nic się nie opłaca naprawiać, nie ma sensu. A tak nie jest. Nawet takiej głupiej baterii blokują taką możliwość sobie wymiany we własnym zakresie, nawet oryginalnej baterii, gdzie zarabiają naprawdę na tym krocie, bo przecież taka bateria 200 zł. To tak naprawdę ta Korea już zarabia te pieniądze konkretne tutaj. Kupujemy wyświetlacze zawsze oryginalne, ale nie, im jest zawsze mało, takim, no takim korporacjom jest zawsze mało. No ale no cały kraj się utrzymuje podobno z tego, z tej jednej firmy, tam jest naprawdę ten duży odsetek tego PKB, jeśli chodzi o dochód Samsunga. Podobno kluczowy, no to, to są jeszcze tam stocznie, jakieś hotele i ogólnie wiele innych rzeczy, podobno tam Samsung inwestuje. Ja do końca nie wiem, cały dzień jestem w pracy, przyjdę do domu, to też tylko obiad i już praca, bo mam jakieś tam zlecenia. Taki glucior się przyczepił do tego z taśmy. Teraz go tutaj izopropanolem rozpuszczę. Już. Ogólnie cały dzień człowiek tyra. I jakby tam ktoś chciał na przykład wymienić taki wyświetlacz, to proszę pamiętać, że ja również to robię wysyłkowo. Nie wymieniam tylko wyświetlaczy, oczywiście robię też naprawy. No ale takie drobne powiedzmy, no. Wymiana układu, Tristara, audio, no nie wiem. No w sumie robi się tego trochę, no nie wszystko pokazuje, bo nie ma jak, nie ma technicznie możliwości po prostu tego zrobienia. Ale może kiedyś. Zasilanie odpięte. Mnóstwo tutaj się brudu zebrało. No niestety telefon ma parę lat. No ale teraz powinien być prawie jak nowy. Bo sporo tych rzeczy będzie wymieniono. No wizualnie to będzie powinien bardzo dobrze wyglądać. No płyta główna no, nie jest tutaj nigdzie, jeśli nie jest nigdzie zalana, to zaraz zweryfikujemy. Na wstępnie nie wygląda to źle. No to powinien taki telefon jeszcze naprawdę fajnie pochodzić klientowi. Ale ma fajny ten aparat potężny z tyłu, nie? Ten moduł. No nie widzę tutaj nic takiego. No jest jakiś tutaj zaciek drobny od strony czytnika linii. No, jaki czytnik linii? Czytnik SIM. Kurczę, widzę teraz na kamerce, spojrzałem, będę musiał przekonwertować film, odwrócić o 90 stopni, bo mi się źle nagrywa, nie w tą stronę, no ale dobra. Trudno, będzie w kiepskiej rozdzielczości pewnie, przetworzy to. No ale już nie będę tego przecież nagrywał od nowa, bo u mnie nie ma takiego czegoś jak nagrywanie od nowa, ja daję tylko wszystko tak jak leci. Z tego co pamiętam, to będę musiał jeszcze wymienić ten dolny moduł. Tak, chyba tak. Ja sobie wstępnie to wygrzeję do baterii, do wibracji i ja widzę, ja ten wyświetlacz już wymieniałem. Tak, ten wyświetlacz już wymieniałem. Baterię podlałem, ustawię matę podgrzewającą. Damy tutaj 85 stopni. Bo nie zależy mi, na tym, żeby to jak najszybciej się podgrzało, bo i tak bateria jest do wymiany. Chociaż bateria nie jest stara, bo to jest bateria z kwietnia, 10 kwietnia 2020 roku. Także jeszcze nie jest taka stara, mogłaby po prostu podziałać. Dobra, teraz sobie wyjmiemy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Klapka. No, oczywiście gdzieś tam plombę musieli przykleić. Wszyscy wiedzą od kogo to. Będziemy zmieniać jego kolor oczywiście. Tak, jeszcze tego nie powiedziałem, bo to będzie kolor szary. Taki był, klient na to wyraził zgodę. To nie będzie raziło, jeśli chodzi o ten czytnik linii papilarnej, bo tu nie ma tej farby fioletowej. Jeżeli chodzi o tutaj kwestię tej tacki karty SIM, no to już klient może sobie nawet we własnym zakresie kupić ją gdzieś po Allegro.
albo innych portalach aukcyjnych, to nie jest wielki problem. Dobra, odłożę sobie klapkę, to już jest klapka, idzie na samym końcu. Teraz odpuśćmy tutaj. Jest bateria. Bateria wraz z podklejką, to jest taki 100% oryginał. Też tutaj mam... Nie lubię, jak firma mi nakleja na... Moja zaprzyjaźniona nakleja mi plomby na dacie produkcji. To też takie trochę nie bardzo, ale... No nie mamy na to wpływu. Teraz wysam wyświetlacz. To jest ta najdroższa część. Jest kupę kasy, naprawdę kosztuje. Też w tym kolorze takim szarym. Fajnie to będzie wyglądać wszystko. Zdejmuję te podklejeczki. Nie będą już potrzebne. Gąbeczkę. Wibracje bym sobie wyjął. Okej, mam już wibracje. To już powolutku zacznę tam składać do kupy. Obiecałem sobie, że dzisiaj pójdę wcześniej spać, ale no nic z tego, jak zawsze. Znaczy pójdę wcześniej spać. I tak bym nie poszedł i tak, bo przecież człowiek nie jest przyzwyczajony chodzić od godziny 12. Dobra, to wszystko ma fajnie, jest rozwiązane to chłodzenie tutaj. Nowy głośnik. Tutaj ten czujnik zbliżeniowy włożyłem. Będę musiał cały ten dół przełożyć, więc na razie też będę musiał to odłożyć. I może już tam bateria wyjdzie, nie, jeszcze chwilkę może. Co ja jeszcze tu mogę zrobić? Co ja tu jeszcze mogę przełożyć? Nic nie mogę przełożyć, wyciągam tą baterię. Ona i tak idzie do wymiany. Tak, z MacBossa był wyświetlacz. Jest tu plomba ukryta. Odkręcimy sobie teraz gniazdo HF, gniazdo schłowkowe. Ja sobie zawsze podważam tutaj od tej strony i to mi samo wyskakuje. Klient tutaj pytał, czy to jest skomplikowane. Właściwie tam, no mówiłem, że to nie jest, jest wręcz banalnie proste tutaj wymiana takiego modułu, wręcz sama przyjemność, ponieważ w oryginale wymienia się to po prostu super. No ale jeśli ktoś tego nie robi na co dzień, nie zna się na tym, no to ja bym proponował jednak mimo wszystko oddać do serwisu. Przede wszystkim no kupno części. Zazwyczaj klienci takie części kupują no po prostu z Allegro. I kończy się to tym, że dostają prawdopodobnie refabrykowane, czyli odnowione chiński wyświetlacz. Albo założona nowa szyba, wyświetlacz oryginał, ale założona nowa szyba, nowa ramka, która jest tam jakaś, no powiedzmy, przypominająca oryginał, ale no nie jest oryginalna. No i potem się to przekłada, że podczas użytkowania po 2 tygodniach już jest starta. Na początku to wygląda może dobrze, potem już trochę gorzej. Wyłączę matę do podgrzewania, także to już będę mógł oddać klientowi, już drugą klient, pan Damian będzie miał taką pamiątkę. Ale tym razem po prostu jeszcze zmienimy kolor, to klient tak odczuje, pan Damian, jakby miał po prostu nowy telefon. No i tak jak pokazuję, no klienci lubią po prostu swoje telefony, przyzwyczajają się do tego sprzętu. Nie chce im się tego przegrywać, telefony dobrze działają, bardzo dobrze, bo te Samsungi się naprawdę nieźle sprawują. No i nie chcą zmieniać telefonów, ja się tutaj nie dziwię, korzystają z usług nas, serwisantów. I odnawiają, odświeżają te swoje telefoniki. Dają im po prostu drugie życie, zamiast kupić nowy telefon. Bo nie bardzo wiedzą, co kupić, bo żeby kupić flagowca w tej chwili, no to tak naprawdę, no jak 5000 się nie wyda, no to nic z tego nie będzie. Tutaj też trochę klient wyda, bo tam bateria 200, nie pamiętam ile to kosztuje, mam gdzieś to na potwierdzeniu. Ale tak, bateria chyba około 200 zł.
tylna klapka, no nie wiem, też koło 200 zł. Wyświetlacz koło 1000 zł. No i zbiera się tego trochę. No ale z drugiej strony za te 1000 parę złotych nie kupimy takiego telefonu tak naprawdę. No wiadomo, że nie kupimy, nie w takim stanie. No i dlatego właśnie tak klienci się decydują na wymianę tych podzespołów potłuczonych. Bo tutaj w sumie naprawy żadnej nie ma, bo tutaj myśleć nie trzeba, tak jak mówiłem. Tutaj po prostu trzeba to wymienić. I tyle. Oj, odczuwam zmęczenie, jeszcze tak nawaliłem do pieca, że no, gorąco mam w chałupie. Sprawdzam, czy nie pręży. Antenka. Wyświetlacz, przepraszam. Jak jest ciepło, to odczuwam od razu, bo jestem... Mam podobno jakąś tam... No jakiś tam niski stopień, ale astmy. Od nieleczenia alergii na pyłki traw. No i z dzieciństwa tak się teraz to objawia, dlatego muszę teraz dymać co 5-6 tygodni na szczepionkę przez 7 lat. Bo po prostu nie dawałem rady. Nie dało się żyć, nie dało się pracować. Jeszcze poprawię sobie ten przewód antenowy. No i dobra, siedzi tu wszystko. Czujnik zbliżeniowy jest. Co mi pręży. Dobrze. Nic nie pręży, jest ok, jest w porządku. No teraz antenki. No dobra, to będę mógł teraz dół skręcić. To tak, na pewno było to tutaj, bo trzymało złącze HR. Wydaje mi się, że to było tutaj. Bo nie pamiętam, nie robi się na co dzień z dziewiątek w plusie. Właściwie to ja codziennie coś innego robię. Fajnie, fajną mam robotę. Cieszę się, że tak jest, że taka praca... Znaczy... Fajną. Trochę może przesadziłem. Bo... Lekko nie jest, o tak. Lekko nie jest, bo no, no wiadomo jak to... Z emerytami na przykład się tam trochę trzeba niestety poużerać. Czyli mamy jedną, drugą, trzecią i tu powinna być czwarta śrubka. To chyba jest ta. Bo krótka i motowa. No i dobra. Jak jakieś braknie, nie ma problemu. Śrubki mam. Zakładamy nową baterię. I tak, ze starej baterii pozwolę sobie wziąć ten numer seryjny e-mail. Ja go zawsze przekładam. Czyli ściągam podklejkę. To idzie do śmieci. A numer seryjny e-mail przeklejam.
na swoje miejsce. Za to też GSM OK powinien, no, dostać zbanie kary, to by się opamiętał. I powiem, że prędzej czy później pewnie tak będzie, że ktoś tam się zrzuci gdzieś na forum, gdzieś się dogadają ludzie, no i takie coś nastąpi. Teraz popatrzmy tu, czy muszę wkręcić jakieś śrubki. Tu mamy. Tu będzie śrubka, tu będzie. Tu też. Nie ma tam jakichś takich ukrytych tych śrubeczek, więc możemy już powoli składać. Klei się to trochę, bo już był podklejany i tak pewnie zeszło, że nie zostało stary klej na klapce. No zdarza się to przecież. Dlatego podkleiłem tutaj taśmą akrylową. Ach. Dobra, tu siadło. To skręt złapę sobie na jedną śrubkę. Widzę kawałek rękawiczki na telefonie. To by oznaczało, że gdzieś mam dziurę. Dobra, też profilaktycznie drugą jeszcze tutaj złapę. Wszystko fajnie trzeszczy. Jak się zaciskają te zaciski, to specyficzny dźwięk, jakby pszczelał wyświetlacz. No mam nadzieję, że tak nie jest. Czyli tak, czytnik z tyłu się na czarno zamaluje. To i tak klient to zaraz zetrze i tak, bo ja mam specjalne farby do tego i tak to się ściera fabrycznie. A jeśli chodzi o czytnik kart SIM, to w sumie też mam farbę i za chwilkę to zrobię. I zmienię jej kolor, tak, zmienię jej kolor. A tego już nie będę pokazywał, bo jest to farba w sprayu, więc muszę wyjść na dwór, żeby sobie tutaj nie zasmrodzić w moim kurwidołku. Może odpalimy sprzęta, zobaczymy, czy w ogóle działa. Jest, S9 Plus. Skręcam dalej. Czytnik to zrobię tak markerem. To jak się zetrze, a to zrobię tą farbą w sprayu. Telefon się jeszcze nie włączył. Starą klapkę oddaję. Czyli z takiego na grafitowe zrobimy. I teraz klapeczka. No liczę, że to wszystko działa, bo to musi działać, jak to przy oryginale. Nie brałem kodu zabezpieczającego od klienta. No i mam problem, bo muszę sobie teraz to... Aha, jest wyciszone, dobra. Czujnik też widać, jak zareagował, sam się dostosował. Ładna tapeta. Wyłączyć go podejrzewam, że nie wyłączę, bo nie mam kodu, oczywiście. Dobra, nie wstrzeliłem się w kod, nie będę kombinował. No z tą szufladką to w ten sposób będzie wyglądało. Tutaj klientowi nie zależy totalnie na tym, bo i tak będzie futerał. No i teraz pozostało mi wkleić jeszcze tylko tą tylnią obudowę. Dużo lepiej będzie wyglądać, jak to będzie w kolorze czarnym i czytnik. A ja to zrobię klientowi. Tak to wygląda. Plomby zostają.
Ja już powoli kończę. Zachęcam do komentarza, prawda? Zawsze zależy mi na tym, żeby mi udzielić komentarza na wizytówce Google. Czyli trzeba wejść w Google, wpisać Unitel Ostrowiec Świętokrzyski, Unitel Ostrowiec Świętokrzyski, no i dać tam te 5 gwiazdek. Tak wyglądał, a tak wygląda. To teraz w pracy się zajmę czytnikiem, a teraz zajmę się jeszcze tą szufladką karty SIM. Bo nie podoba mi się tutaj, lepiej to będzie wyglądać w kolorze, zdecydowanie będzie lepiej wyglądać w kolorze czarnym. I spróbuję to zrobić, zobaczymy jak się tu farba będzie przyczepiać. Ja już mogę sobie to sprzątnąć, mnóstwo tych podklejeczek po tych oryginałach jest. No i zapraszam do mojego kolejnego filmu i pozdrawiam. Dzięki wszystkim subskrybentom, łapka w górę dla Was.